Cześć, z tej strony Dobrosław z Wielkich Myśli Małych Ludzi, 105 zł. Zaczynamy castingi. Jeśli chcecie wziąć udział w naszym programie, zapisujcie się, dzwońcie, kombinujcie. Będziemy działali, a teraz zapraszamy Was do oglądania nowego odcinka castingowego. Cześć, jak masz na imię? Marta. A ile masz lat? 8. A skąd jesteś? O jacie, z jakiej miejscowości? Z Poznania? Tak. Gdybyś została władcą świata, to co byś rozkazała jako pierwsze? Żeby wszyscy mi szyli piękne suknie. A czyli rozkazałabyś wszystkim, żeby szyli ci ubrania? Nie wszystkim, tylko najlepszym projektantom. A inni co by mieli robić w tym czasie? Nudzić się. Czyli świat byłby podzielony na tych, którzy przygotowują ci ubrania i na tych, którzy nic nie robią? Tak. A kto by jedzenie przygotowywał? Kucharze. A to im byś rozkazała przygotowywać jedzenie? Tak. A kto by zajmował się kanalizacją? Elektryk. Elektryk zajmowałby się kanalizacją, tak? Tak. Dobrze, a kto zajmowałby się elektryką? Inżynier. Ale inżynier elektryk? Tak. A elektryk nie zajmowałby się już kanalizacją? Nie wiem. Powinien się tym i tym zajmować. Gdyby został królem świata, to co byś zarządził jako pierwsze? Myślę, że na pewno bym zrobił nie dzień dziecka, miesiąc dziecka. Zarządził więcej wakacji, 3 miesiące. Gdyby dzieci mogły rządzić światem, bo w końcu był dzień dziecka wczoraj, to powiedz mi, co ty byś zarządziła jako pierwsze? Zostałabym królową świata. Królową świata. A jako królowa świata co byś zrobiła? Rządziłabym światem, żeby wszystko było dobrze i że wszyscy ludzie żyli w zgodzie. Gdybyście mieli rządzić światem, gdybyście zostali królami, to jaka byłaby wasza pierwsza decyzja? Co byście rozkazali? Co byś rozkazał, gdybyś był królem? Rozpoczęła wojnę. Rozpocząłbyś wojnę jako król? A kto miałby z kim walczyć? Rycerze. Rycerze mieliby walczyć, czyli powołałbyś oddział rycerzy jako król. Mhm. I co by mieli zaatakować rycerze? Złych. A kto jest zły? Niemcy. Niemcy? Cóż, rycerze mieliby zaatakować Niemców. Przykra sprawa, biedni Niemcy. A ty co byś rozkazał jako król? Że jak dzieci mają wrócić ze szkoły, to cały czas grać na konsoli. A wyjść na dwór? Nie. Czyli tylko mają grać na konsoli? Tak. A gdyby jakieś dziecko nie chciało grać na konsoli? To ma grać na telefonie. Czyli nie może uprawiać sportu? Tak. Ulubione zwierzę? Pies. Dlaczego? Bo są słodkie. A w Chinach słodko-kwaśne? Tak. Czyli w Polsce psy są słodkie, a w Chinach słodko-kwaśne? Tak. Dlaczego? Bo w Chinach są takie trochę dziwne. A czym się różnią chińskie psy od polskich? Bo chińskie są takie trochę inne niż polskie. A na czym polega ta inność? Na kolorach oczu. Czyli jaki mogą mieć kolor oczu psy z Chin? Żółte. Mają żółte oczy, a potrafią świecić oczyma? Chyba tak. Czyli chińskie psy mają lasery w oczach? Mhm. A co mogą tymi laserami zrobić? Zrobić dziurę w drzwiach. Okej, czyli lepiej w Polsce nie mieć chińskich psów? Tak. Dobrze, a jak Chińczycy jakby zabezpieczają się przed tym, żeby nie mieć dziury w drzwiach? Kupują takie specjalne drzwi. Drzwi przeciwko magicznym oczom psów. Tak. Ile godzin ma doba, ma dzień? 12.
Czyli dzień trwa 12 godzin. A ile jest dni w roku? Parę tysięcy. Parę tysięcy dni w roku. To chyba na Marsie, wiesz? Bo u nas mamy 365 dni, więc było bardzo blisko. Okej, a ile trwa jedna lekcja? Godzina. 60 minut czy 45 minut? 60. Jak myślisz, ile mam lat? Pan mi tak na oko wygląda na 40, 30. Bardziej 40? Pomiędzy 35, coś w tej okolicy. Powiedz mi, czy myślisz, że jak rodziłem się, to był internet? Jeszcze nie. A kolorowe telewizory? Też nie. A prąd już był, czy jeszcze nie było? Był prąd, ale mało było urządzeń elektrycznych w domu. Myślisz, że lodówki już były? Chyba jeszcze nie. To w jaki sposób myślisz, moi rodzice chłodzili jedzenie, jak się urodziłem? Jest taki, na naszej ulicy jest taki pan, który nie ma lodówki, bo żyje, tak powiem, w odosobnieniu. I tak nie ma lodówki, nie ma elektryczności i po prostu zagrzebuje w ziemi jedzenie w foliach specjalnych i tam jest chłodzone. Ale też można było tak, kiedyś były takie, ale to już przed pana urodzeniem, były takie czasy, że kobiety chowały do dużych piwnic, które wypełnione były lodem i tam właśnie było chłodzone jedzenie. Czyli jak ja się rodziłem, to raczej była folia zakopywana w ziemię. Nie. To w jaki sposób chłodzono? Myślę, że też z ochłodnych piwnic, ale nie już wyładowanych lodem. Jednorożce istnieją czy nie? Tak. Jak wygląda jednorożec? Ma róg. Nosorożec też ma róg. Co jeszcze? On jest ładniejszy i wygląda jak koń. Czyli to jest koń z rogiem. Gdzie żyją jednorożce? Bardziej w takich lasach, gdzie nikt ich bardziej nie poznajduje, bo one się kryją. Ile jest na świecie jednorożców? Mało. A gdybyś miała liczbę mniej więcej podać, to ile? Ze 100. A w jakim języku rozmawiają jednorożce? Łacińskim. Czy jednorożce rozmawiają po łacinie, a po polsku? Nie. Dlaczego? Bo nie rozmawiają normalnie ustami, tylko sobie pokazują kopytkami. I jednorożce kopytkami pokazują sobie po łacinie? Tak. Brzmi bardzo skomplikowanie. Jak ty najbardziej lubisz spędzać czas wolny? Czas wolny lubię spędzać, jak gdzieś idziemy, na przykład do cioci, albo do kuzynki na noc, albo na dwie. Nocówka taka? Tak. I co robicie? Gadacie do późna? Oczywiście, że tak. A mamy myślą, że śpicie? Tak. A jak się czasami zorientują, to co robią? Krzyczą. Idźcie spać! Ale tak... Bardziej tak robią, czy...? Bardziej. To znaczy jak? Idźcie spać, bo zawołam tatę! O ja, to już wyższa instancja, jak się woła tatę, to się zgadza. Ja się rodziłem, to czym ogrzewano domy? Ogrzewano domy kominkiem, najbardziej. Było już centralne ogrzewanie, czyli cały czas trzeba było palić w piecu? Myślę, że jednak trochę tam było, ale nie za bardzo, bo to w małych domach. A myślisz, że samochody już były? Samochody były, ale też bardzo rzadko spotykane i z silnikami diesla, które bardzo zanieczyszczają powietrze. To jak myślisz, ile samochodów mogło być w Poznaniu, jak się rodziłem? Myślę, że niewiele. Tak liczbowo, gdybyś podał. 20-30. Najszybsze zwierzę świata? Tygrys. Jaki? W paski. Jeszcze jedno pytanie. Czy ludzie wtedy często jeszcze jeździli konno? Bardzo często. Okej, a były traktory, czy orano koniami jeszcze na polu? Już tak coś w kształcie traktora. Czy różowe słonie istnieją?
Tak. Gdzie? Jak się je pomaluje, to może go wszędzie być. Okej, czyli jednorożce i różowe słonie istnieją? Tak. I Marto, teraz mamy dla ciebie. Tadam, pierwsza rzecz. Nasze kredki. Tadam, druga rzecz. Notatnik. I trzecią rzeczą, uwaga, najlepszą. Tadam, nasz kubek. Dziękuję. I jestem bardzo szczęśliwa, że wzięłam udział w tym. I cieszy mnie wszystko, co tutaj się zdarzyło. Wszystko było fajnie. To się bardzo cieszymy. Dziękujemy ci, Marto. Przybij jeszcze piąteczkę. I myślę, że po castingu spotkamy się jeszcze nie jeden raz, okej? Tak. Razem pomachajmy jeszcze.